zdrowia. Amerykańska Republika Bananowa, czyli Puerto Rico. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Ameryka ma te swoją bananową republikę, a teraz jeszcze bardziej. Puerto Rico, no to nie jest stan, to nie jest stan Ameryki, to jest, 50 stanów. Puerto Rico jest jednym z terytoriów, no ale ludzie w Puerto Rico mają amerykańskie paszporty, w zasadzie mogą mieszkać gdzie chcą w Ameryce, mogą przemieszczać się w tom i z powrotem, nie potrzebują zielonej karty, nie potrzebują wizy, nie potrzebują w zasadzie niczego. Można powiedzieć, są takimi niepełnymi politycznie, no bo oni troszeczkę, to jest inaczej w kongresie i tak dalej, to są inne liczby, inne wymiary, no ale jest to rząd tam amerykański. W Puerto Rico rozmawiają po hiszpańsku, no bo jest to Puerto Rico, jak sama nazwa wskazuje, jest to hiszpańska nazwa. No i Amerykanie przejęli i kiedyś, no ciekawa jest historia sama w sobie. Puertorykańczycy znani są we wszystkich filmach, szczególnie w Nowym Jorku, ten hair, te włosy, czy tam, no najróżniejsze, gorączka sobotniej nocy, no to Puertorykańczycy to jest ten taki muzycznie uzdolniony naród, pracowity i niepracowity, no ale w Ameryce są legalnie. No, tyle tylko, że Ameryka im pomaga. Pomaga im bardzo finansowo. Teraz ostatnio to parę tam huraganów było. Nawet za ten huragan Maria gubernatorka w sumie z Puerto Rico, no to tam w kłótnie się wdała, że Trump zabija ludzi, no bo tam ta cała infrastruktura jest zapiziała. No tam wszystko jest zapiziałe. Elektrownie są zapiziałe, ulice z kablami są zapiziałe, szkoły. Jedyne, co nie jest zapiziałe, to jest system emerytur państwowych. Na te emerytury państwowe, no to właśnie cała ta budżetówka, można powiedzieć, żyje z pieniędzmi z kontynentu. No oni wysysają tam sporo. No i teraz jest ta ostatnia afera, bo się okazuje, że Ricardo Rosello, gubernator Puerto Rico, który był wybrany 2 lata temu, on nieroztropnie zaczął się rozpisywać na różnych tam czatach, no i opublikowali prawie 900 najróżniejszych stron jego rozmów. No i całe te teksty, no to w zasadzie kopie swoich przeciwników, kopie swoich zwolenników i aliantów, ale jest po prostu jedna wielka afera. No i wspomina też o korupcji, wspomina, że Puerto Rico jest skorumpowane. I co tam się dzieje? No co się dzieje, że w zasadzie są zamieszki do tego stopnia, że policja wychodzi i leje ich pałkami, i nie dość, że leje pałkami, to jeszcze polewa wodą, tak? Także jest dosyć aktywnie, gaz łzawiący jest używany, tego rodzaju rzeczy. I teraz jest pytanie, czy cały ten Puerto Rico to będzie wszystko w imieniu prawa jakoś to ustalone, ten ich wewnętrzny kongres, Sejm to rozwiąże, czy po prostu dziki tłum i tłuszcza ludu zdecyduje o tym, że ten gubernator odejdzie. Oni mają taką konstytucję, zaczęło się wszystko od kasy. Oni mają taką konstytucję, że mieli swoje długi w 2017 roku. W zasadzie konstytucja zabrania im robienia pewnych rzeczy, no ale czarny Obama i biały prezydent Obama i główny Paul Ryan, no to był tak zwany House Speaker, czyli reprezentant demokratów, pomagał im wychodzić z tego kryzysu, ale Puerto Rico chciało po prostu zrobić inaczej. Co oni chcieli zrobić, tak
oni według konstytucji, no to wszystkie te bonds, czyli te obligacje rządowe, które wydają, no to muszą najpierw płacić tym, którzy wykupili te obligacje, a dopiero później, jeżeli mają kasę, to na spełnianie innych warunków. Ricardo Rossello, on powiedział, że on w zasadzie nic nielegalnego nie zrobił i powiedział, że nie potrzebuje ustąpić z pozycji, ze stanowiska. Powiedział, że, no bo on mówi, że w zasadzie to politycy cały, tylko ten kongres portorykański może wypowiedzieć mu, powiedzmy, zagłosować, żeby został usunięty. A on powiedział, że on w zasadzie te pozostałe 18 miesięcy zostanie jako gubernator. No zobaczymy, czy mu się to uda, ale obiecał, że nie będzie startował w nowych wyborach za półtora roku. No i teraz jest pytanie, co będzie dalej. No to jest lewicowiec, to jest socjalista, on był delegatem z Puerto Rico wtedy, kiedy Hillary Clinton w 2008 roku na konwencji, tak samo był w 2012 dla Obamy, także jest lewicowcem, no ale nie jest wystarczającym lewicowcem dla tych lewicowców ekstremalnych lewaków w Puerto Rico, dlatego chcą go w zasadzie zlikwidować. Major San Juan, z którego on się naśmiewał właśnie w tych tekstach, właśnie chce go wykończyć, także po prostu socjalizm zjada swoje własne dzieci, także cała ta lewica, ten miernik lewactwa w Puerto Rico po prostu przesuwa się absolutnie do nieprawdopodobnych, do Rosji sowieckiej, można powiedzieć. Oni według konstytucji mieli płacić wcześniej, ale przełożyli pieniądze dla siebie. W 2016 roku Kongres Amerykański, czyli kongres ten z Waszyngtonu, zrobił coś takiego jak PROMESA. PROMESA, czyli to jest Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, czyli akt taki finansowy ustabilizowania i zarządzania Puerto Rico. No i oni powiedzieli, że w zasadzie Washington zrobił jakiś taki plan, żeby to właśnie ustabilizować. No i Puerto Rico bardzo chętnie przyjęło tę pomoc. Kongres powiedział, że nie muszą płacić swoim kredytodawcom, no ale w zasadzie i na to się zgodzili, a Puerto Rico nie posłuchało drugiej części, bo było powiedziane, że muszą zacisnąć pasa i w zasadzie muszą doprowadzić do porządku stan finansowy. I to się nie stało. W maju 2017 roku ten Rossello, on został zaprzysiężony, objął tą swoją pozycję, no i zadeklarował bankrupcję wbrew temu, co konstytucja mówi. No i po dwóch latach mimo wszystko politycy nie są w stanie zrobić tego budżetu. Teraz w lipcu jest taka rada zarządzająca, no i właśnie ona zaskarżyła te urzędników i tych wszystkich, tą całą budżetówkę, no bo oni przenieśli 300 milionów dolarów. Gdzie? No oni przenieśli 300 milionów z budżetu tego ogólnego Puerto Rico, przenieśli na renty, na emerytury państwowe, tak? Także no, jak to mówią, rząd się wyżywi, jak to ta świnia czerwona Urban mówiła. No i właśnie Rossello, on w ramach tych różnych tych czat, tych rozmówek, to właśnie tam wysyłał różne tego rodzaju teksty, posyłał te środkowe palce do tej rady nadzorczej, która się zdenerwowała, że po prostu pieniądze rozkradają pomiędzy sobą.
sobą. No, Puerto Rico jako takie oni uważają całą tą radę zarządzającą, która jest w zasadzie wysłana przez Washington, żeby pilnowali, no bo jest jakaś pomoc finansowa, no ale jest jakaś odpowiedzialność. No to Portorykańczycy mówią, że ta Rada Nadzorcza to jest imperialistyczna, kolonialne narzędzie, żeby rozkrać do końca Puerto Rico. No ostatnio w ciągu parę tygodni temu agenci federalni, w zasadzie ci państwowi, zaresztowali ministra wykształcenia, edukacji, no i również byłego zarządcę z Ministerstwa Zdrowia. Tak, także jest jeden wielki bałagan w tym Puerto Rico. Tam jest przyjemny klimat, tam jest dosyć drogo. Dużo ludzi stara się tam jeździć na wakacje, no ale ludzie ogólnie rzecz biorąc uciekają z tego Puerto Rico. To jest skorumpowane. Taka gazeta, no, organizacja, można powiedzieć, dziennikarzy śledczych opublikowała teraz ostatnio właśnie bardzo dużo danych takich statystycznych i połączeń, gdzie właśnie wszyscy znajomi znajomych i pociotki i najróżniejsze tam koligacje i połączenia. Roboty rządowe, można powiedzieć, były rozdawane wśród znajomków, tak, także to było tajemnicą Poliszynela, ale to jest w zasadzie takie Puerto Rico, no to jest podobnie jak Wenezuela, po prostu ci, którzy mają swoich znajomych i tej rodziny, to jadą, a cała reszta po prostu głoduje, no. Także, że rozkradali państwowe fundusze, no i teraz jest to najgorszy kryzys finansowy w tej nowoczesnej historii tego Puerto Rico. Także ten cały ten huragan Maria i te inne huragany, no to w zasadzie to było tylko było to znamienne, że po prostu ta bananowa Afryka jest bananowa republika jest bananową republiką i teraz następny cwaniak po prostu dostał się do rządu, no i w swojej głupocie po prostu na czacie wypisywał głupoty, które ktoś opublikował. No trzeba być naprawdę kretynem, żeby w ten sposób się zachowywać. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też, dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tutaj jest, można w rogu nacisnąć subskrypcję, można nacisnąć dzyń, powiadomienia, codzienne filmiki. Piszcie pytania, piszcie komentarze, piszcie sugestie, wdawajcie się rozmowy, polecajcie, wysyłajcie gdzie się da. Wygląda na to, że jednak YouTube ogranicza prawicowe kanały. Także do następnego.